Zakończył się sezon wiosenny w rozgrywkach trzeciej ligi. Piłkarze z klubów na świecie jako Beniaminek zajęli siódme miejsce w tabeli. Jest to wynik dla jednych zadowalający, dla drugich niekoniecznie. Z piłkarzami klubu spotkali się przedstawiciele Urzędu Miejskiego, aby podziękować im za grę i wręczyć upominki. Ci zrewanżowali się tym samym. Z wami trzecioligowcami klubu sportowego w Daświecie. W ubiegłym roku świętowaliśmy awans do trzeciej ligi. W tym roku mogę powiedzieć, że zajęliście miejsce w takim bezpiecznym środku trzeciej ligi, czyli jak dla Beniaminka to jest wielkie osiągnięcie. Pewnie wiele zespołów by sobie życzyło, żeby taką pozycję mieć, taką pozycję zachować. Spotkanie było też okazją do podsumowań i analiz zakończonego sezonu. Z siódmej pozycji średnio zadowolony jest trener Piotr Tworek. Z perspektywy czasu można troszeczkę powiedzieć, że jest to taki mały niedosyt, ponieważ była szansa, żeby zająć lepsze miejsce, ale podsumowując cały sezon, podsumowując wszystkie mecze, które graliśmy na wyjazdach z ciężkimi zespołami, z ciężkimi rywalami i z tymi, które gdzieś tam były od nas słabsze, uzbierając 52 punkty, można się chyba cieszyć. Na pewno będziemy musieli poprawić skuteczność, ponieważ gdybyśmy kilka bramek strzelili więcej w całym sezonie, to miejsce byłoby na pewno wyższe i tutaj gdzieś jest największa nasza bolączka i będziemy musieli z tego wyciągnąć wnioski, by w przyszłym sezonie nie popełniać takich błędów. Sezon zakończył się niepomyślnie dla Kuby Malczuka, który w przedostatnim meczu kolejki doznał poważnej kontuzji. Niestety przez najbliższych 6 miesięcy nie zobaczymy go na boisku. Trudno stało się. Ogólnie uważam, że cały sezon dla zespołu był udany. I w piłce jest tak, że nie można kalkulować. Akurat tak się stało, że z chłopakiem poszliśmy na wślizgu i niestety mi przytrafiła kontuzja, ale podejrzewam, że pod koniec roku już zacznę trenować i będę dalej zespołem i na pewno będę na każdym treningu i będę śledził wyniki, jak idą i starał się w miarę z drużyną jeździć na wyjazdy i na każdym meczu na pewno tutaj będę, bo trzeba być z drużyną cały czas. Nie? Piłkarze klubu sportowego w Daświecie mają kilka tygodni urlopu od gry. Jednak na treningi wracają już na początku lipca, by dobrze przygotować się do kolejnego sezonu, który rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia.